Maciej Trajnowski, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uniwersytet Łódzki otwiera się na studentów z zagranicy. Tydzień Edukacji Globalnej brzmi tajemniczo. Co to jest za wydarzenie? E, jest to europejska inicjatywa, y, e, która odbywa się od 18 lat. Każdego roku jest wybrana, wybrany jakiś motyw przewodni. W tym roku hasłem jest Pokój e, razem dla pokoju. E, inicjatywa ta ma na celu mm, uświadamianie młodych ludzi w szczególności na temat... Y, zależności, jakie tak naprawdę między sobą młodzi ludzie i nie tylko cały świat już w tym momencie stanowi, czyli na przykład... Ale na pewno, ale na pewno tak. też jest to promocja Uniwersytetu Łódzkiego, tak, jak A, rozumiem? No to, to o, oczywiście, bo to jest w ramach inicjatywy, którą my, jako uczelnia, projekt, y, który stworzyliśmy w tym roku po raz pierwszy, za, rozpoczynamy y, pod nazwą Uniwersytet Różnorodny. Więc jakby ten tydzień edukacji globalnej dał nam szansę na to, żeby wystartować z naszym projektem uczelnianym. Słuchacze, tego nie widzą, pani przyniosła teraz do studia y, takie tablo z Zdjęciami zagranicznych studentów. To wszystko studenci, którzy studiują na Uniwersytecie Łódzkim. E, to mała... Są różne mała narodowości tak, studenci. Tak. Staraliśmy się, żeby na tych posterach były osoby, które są z różnych krajów, między innymi też, żeby nie było, żeby było, nie było wątpliwości, również studenci z Polski. E, jest to malutki malutki tylko wycinek tych narodowości, które mamy w uczelni. Mamy ich aż 95. 95, ale tylko 2,5 tysiąca studentów. No właśnie, tylko czy aż? 2,5 tysiąca <grym> studentów za granicę, z czego 400 studentów to w centrum studiów. Języka polskiego dla tak. cudzoziemców, więc tak naprawdę słuchacze tylko, a nie pełnoprawni e, studenci. To dużo czy mało? Wie pan co? Ja pracuję w biurze współpracy za granicą. Dla nas to jest dużo. To jest strasznie e, fajna praca, ale też y, wymagająca od nas strasznie dużo y, poświęcenia. Tak? E, mam fajny, młody zespół, który od rana czasem do nocy e, wspomaga tym studentom. Jeżeli pan by sobie wyobraził, że do jednego pokoju przychodzi, e, do, w jednym pokoju przychodzi 700 osób e, we wrześniu, czy tam pod koniec września, początek października, w drugim pokoju 500, którzy, rozpo, którzy rozpoczynają nas studia, to jednak ta liczba dla nas realnie jest ogromna. Y Uważam, że jest to już taka słuszna, bardzo fajna liczba, przy której powinniśmy zostać ewentualnie delikatnie ją zwiększyć. W Czasem Według ministerstwa resortu tylko 3,5% zajęć na łódzkich uczelniach odbywa się po angielsku. Jak to wygląda na e... Uniwersytecie Łódzkim? Bo nie sądzę, żeby wszyscy ci studenci znali język polski. Ma pan rację. Tysiąc tych osób studiuje, nie studiuje, tylko jest na studiach pełnych i może około 30% z nich studiuje w języku angielskim, na pełnych programach w języku angielskim. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe osoby, to są. Osoby z wymiany e, i osoby te uczęszczają na przedmioty w języku angielskim, więc te 3,5%, o których Pan wspomina, to Pan odnosi się do programów jako takich i to jest prawda, że w Polsce, nie tylko w uczelniach łódzkich, w ogóle w Polsce jest ciągle zbyt mało programów prowadzonych w, w pełni w języku angielskim, po to by promować jakby też nasze uczelnie w krajach, gdzie nikt nie posługuje się językiem polskim. Ale u nas 70% studentów studiujących na pełnych cyklach studiów w języku polskim. I czy takie zdobywanie studentów z zagranicy nie jest czasem ratunkiem dla Uniwersytetu? dlatego wiadomo, że idzie niż demograficzny już ten niż tak naprawdę mm -hmm. jest odczuwalny na łódzkich uczelniach. Niektórzy wieszczą, że połowa uczelni prywatnych się zamknie. Um, Uczelnie wyższe walczą o studenta jak mogą. Czy ratunkiem są studenci z zagranicy, na przykład z Ukrainy, bo tych jest najwięcej na Uniwersytecie Łódzkim? Wie pan co, może ja bym nie nazwała tego ratunkiem, nazwałabym to właśnie wprowadzeniem czegoś nowego, całkowicie innego też standardu, prawda? Ci studenci, o których pan wspomina, w szczególności z Ukrainy, to są młode osoby nadzwyczajnie Zwyczaj dobrze przygotowane do podjęcia studiów. To nie są osoby takie pierwsze z brzegu, które przyjeżdżają tutaj w innym celu. To są osoby, które mają naprawdę wysokie wyniki na świadectwach maturalnych, więc to jest dla nas tak naprawdę student, którego my chcemy. My chcemy tych studentów, ponieważ są studentami dobrymi. A studenci chcą przyjeżdżać do Łodzi. To, co się ostatnio dzieje wokół studentów z zagranicy, jest niepokojące. Um, szczególnie mówię o studentach z Ukrainy. Ostatnio na marszu, jednym z marszów podczas 11 listopada, została spalona flaga. Ukrainę. Czy, czy studenci się nie obawiają tego, właśnie? Wie pan, co musiałby pan zadać pan pytanie studentom no, z Ukrainy? ale na pewno jakieś sygnały do Uniwersytetu Łódzkiego docierają. Jeżeli chodzi o studentów z Ukrainy, dopiero co rozpoczęliśmy rok akademicki. Nie, nie miałam jeszcze żadnych sygnałów, które by stanowiły o tym, że coś się niebezpiecznego dzieje albo mają jakieś obawy. Wręcz powiedziałabym, że nawet nasza akcja, którą tutaj propagujemy, czyli Uniwersytet Różnorodny, to jest akcja, która właśnie ma uświadamiać, wszem i wobec szczególnie Polakom, a być może nawet tym panom, osobom, które spaliły tą flagę, że my wszyscy jesteśmy w jakiś sposób różnorodni, tak? W Polsce też mamy osoby, które są różnorodne, jesteśmy w różnym wieku, mamy inny kolor oczu, więc jakby ta różnorodność otacza nas w każdej możliwej strony. To nie jest tak, że to tylko student zagraniczny jest tym, który jest inny różnorodnie faktycznie jest, bo to nie tylko Ukraina, nie chcę, żeby słuchacze <laughs> tak to zrozumieli, bo jest jeszcze, są studenci z Turcji, Chin, Hiszpanii, Białorusi, to są te największe... Tak, na gru e, największe grupy. Największe grupy, ale także są Indie, tak. jest Zimbabwe, e, tak, du 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 Dużo. Bangladesz, Boliwia, Peru, tak. A to ten są ten, pojedyncze przypadki Pojedyncze, ponieważ ten, ten rynek jeszcze nie jest może tak w ten sposób y, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych między innymi y, 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 dostatecznie promowany. Tak, Polska nie jest promowana w tych regionach wystarczająco mocno. Ci studenci z zagranicy są na w takich samych warunkach przyjmowani na Uniwersytet Łódzki, jak Oj. studenci z Polski, czy to bywa różnie? Różnie, różnie. Mamy różne programy. Jak rozumiem Erasmus to są ci studenci, którzy na takiej samej zasadzie jak, jak pola, pol, polscy wyjeżdża. studenci za granicą studiują, I, i ale ci, którzy nie. studiują na stałe? Na, na stałe są różne formy. Mamy stypendystów. Największa grupa do, do, dotychczas stanowią, stanowiła yy, ta grupa, która ma de facto kartę Polaka, czyli to jest student, który ma obywatelstwo ukraińskie, tak? czyli jest Ukraińcem u nas jako obywatelem Ukrainy, natomiast ma kartę Polaka, więc może aplikować na studia dokładnie tak samo jak obywatel polski. Druga grupa to jest yy, grupa stypendystów, głównie stypendystów rządu polskiego. I kolejna to jest ta, która yy, zmuszona jest do płacenia opłacania czesnego. Czyli licznego. to są ci, Którzy nie są ze wschodu, tylko może z dalszej Europy. No ze okolic. wschodu również, czy bo jeżeli wschodu, ktoś z Ukrainy wschodu... nie ma karty Polaka, y, czy też stypendium, też musi za te studia płacić. I wtedy normalnie to są studia dzienne, ale jednak odpłatne. Tak. W takim razie, czy studenci, czy ta akcja, którą Uniwersytet Łódzki przygotował, ma jakieś dalsze odsłony, bo rozumiem tydzień zaczął się 14. Wczoraj. Tak. Wczoraj zaczął się ten tydzień akcją na Facebooku. edukacji globalnej, mhm. akcją na Facebooku. Coś poza akcją na Facebooku? Tak, planujemy przenieść te postery na wydziały do biblioteki. W późniejszym czasie przestrzeń miejska ma, na, ma być uniwersytetowi udostępniana po to, żeby jakby przekazać te materiały dalej propagować będziemy poprzez różnorakie spotkania, y, open space'y, tak, y, dyskusja na ten temat, mm, koncert, które planujemy zrobić w przyszłym roku dla y, społeczności łódzkiej. Y, szkolenia, które mamy prowadzić y, wewnątrz naszych uniwersytetów, y, w ogóle z obsługi studenta z kultury, z różnorodności, wielokulturowości. No właśnie, bo chyba obawa przed y, obcymi studentami zagranicznymi często bierze się z niewiedzy. Dokładnie. Będzie można poznać, y, gdzie można szukać informacji y, na temat tych spotkań, na temat y, tego, co jest organizowane w ramach Tygodnia y, Edukacji Globalnej. Zapraszam na nasze strony facebookowe, zarówno prowadzone w języku polskim, na Uniwersytecie w stacie Łódzkim, jak też Polish University, jest to wersja w języku angielskim, jak też oczywiście na naszą stronę unilodz.pl, gdzie w aktualnościach wszystkie te informacje o bieżących wydarzeniach będą zamieszczane. To jeszcze na koniec zapytam, Uniwersytet Łódzki planuje zwiększyć tą liczbę zagranicznych studentów z 2,5 tysiąca, być może w przyszłych semestrach 3 tysiące, 4 tysiące? Wie pan, co my możemy sobie planować, marzyć, że chcemy zwiększyć lub zmniejszyć, natomiast realia są takie, że te wszystkie liczby są uwarunkowane wieloma aspektami, tak? chętnymi. chętnymi jak też polityczną sytuację, która się dzieje. Także zobaczymy, co się będzie działo. My jesteśmy otwarci. Uniwersytet Łódzki, jak słyszymy, jest otwarty na zagranicznych studentów. Dziękuję bardzo moimi państwa gościem Była Liliana, na kierownik biura współpracy zagranicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.